Dzisiejszym tematem będzie kształtowanie nowego Europejczyka. No jesteśmy tuż przed wyborami do Eurokołchozu, ale dzisiaj nie będzie o tych wyborach. Dzisiaj będzie na wyższym poziomie ogólności. Aczkolwiek mogę obiecać, że Eurokołchoz zapewne się pojawi w naszych tutaj rozważaniach. A dzisiaj naszym gościem jest pan Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu. Dzień dobry. No i właśnie na ten temat będzie prelekcja. Ja nie będę przedłużał. Proszę bardzo. Temat brzmi kształtowanie nowego Europejczyka. Kształtowanie to jest jakiś proces. Proces ma swój początek, swój przebieg i swój cel. No i trzeba w ogóle dostrzec, że ten proces istnieje. Więc najpierw kwestia, czy taki proces istnieje. Gdybyśmy postawili taką kwestię przeciętnemu Polakowi, a również przeciętnemu Europejczykowi, no to by wzruszył ramionami, no, że wszystko się dzieje normalnie, samo, zawsze tak było, nic nadzwyczajnego, no taki teraz jest świat, tacy są ludzie, no technologia, komputery, internet, kiedyś tego nie było, teraz jest, mamy takie rzeczy, po prostu tak się już dzieje. No i skoro taka odpowiedź zostanie udzielona, to można przejść nad wszystkim do porządku dziennego i dać się kształtować. Więc najpierw należy wykazać, że taki proces rzeczywiście istnieje i że to bo taki proces jest zawsze. Zawsze ludzie są kształtowani. I zawsze ludzie są kształtowani przez jakieś okoliczności zewnętrzne. To, jaki jest człowiek, jest wypadkową dwóch elementów. Jeden to ten, który tkwi w samym człowieku, w tym, co on ma, w jego wyposażeniu, które on ma w swojej duszy, w swoim ciele. To, co w ciele, no to widać, to, co w duszy, tego nie widać, to się objawia poprzez zachowania. I tego na szczęście nie da się pomierzyć ściśle, więc nie da się do końca ustalić, jaki jest człowiek i z czego się biorą jego cechy. Te przyrodzone. No natomiast druga część, to już jest łatwiejsza do wykazania. Mianowicie to, co na człowieka wpływa. I to można prześledzić, to można zaobserwować, znając historię człowieka, znając środowisko, które na tego człowieka wpływa, no możemy stwierdzić, co na tego człowieka wpływało, co go ukształtowało. No i co mamy dzisiaj w Europie, a również i w Polsce. No mamy masową apostazję. Ludzie, niegdyś chrześcijanie, w tej chwili są w większości ateistami, przynajmniej tak się określają. Ale co jeszcze mamy? No jak spojrzymy na Europejczyków, na ulice europejskich miast, na plaże szczególnie, no to widzimy, że tam ludzie z siebie porobili brudnopisy. Czyli eksplozja różnych piercingów i tatuaży. Ale nade wszystko, to co jest najważniejsze, to co w większości ludzi jednak umyka, to jest taki objaw, który nazwałem debilizacją. A właściwie debilizacja jest procesem, który ma i który prowadzi do wytworzenia się pewnej cechy społeczności, mianowicie społeczności homo debilis, a więc ludzi debilnych. Debilizm jest określeniem medycznym i oznacza człowieka dorosłego, który pozostaje na umysłowym poziomie 12-latka. I taki proces w tej chwili możemy obserwować w świecie białego człowieka. Debilizacja. Tak. Debilizacja. Od debilizmu, tak. I taki proces ewidentnie zachodzi w tej chwili, czyli ludzie są coraz głupsi. Nie tylko coraz głupsi, ale również są coraz bardziej zagubieni, coraz bardziej rozbici psychicznie, coraz większe problemy psychiczne, coraz większe kryzysy, coraz słabsi i psychicznie, i fizycznie. No generalnie postępująca degeneracja. Zanik wykształcenia. Znaczy wykształcenie formalnie jest, natomiast ono w tej chwili już nie oznacza tego, co kiedyś, czyli nie oznacza wiedzy, nie oznacza suwerennego myślenia przyczynowo-skutkowego. Upadek obyczajów, upadek moralności,
upadek etyki, etyka sytuacyjna, czyli mentalność Kalego, no to wszystko możemy zaobserwować i to się wszystko razem zbiera do kupy. No i tworzy się taki konglomerat ludzi, którzy mają cechy do siebie podobne, czyli generalnie zachowują się, jakby byli debilami. Znaczy, bo to, że ktoś się zachowuje jak debil, to nie znaczy, że jest debilem. I debilizacja polega na tym, że oni mają się tak zachowywać. No bo sam debilizm jest pewną dysfunkcją, a tu chodzi o nie tyle o to, żeby ludzie mieli dysfunkcję psychiczną, ale żeby się tak zachowywali, jakby mieli dysfunkcję psychiczną, czyli żeby byli takimi debilami funkcjonalnymi. Można to też opisać inaczej. Chodzi o to, aby była społeczność, był zasób ludzi, którzy mają wykształcone cechy autystyczne. I skąd się bierze taki nabyty autyzm wśród ludzi? No, bardzo duże znaczenie mają tutaj technologie cyfrowe i ekrany. To opisał profesor Manfred Spitzer, neurobiolog, i określił to jako cyfrowy mózg. Czyli ludzie, którzy od maleńkości poddani są wpływom ekranów, szczególnie tych małych ekranów, to mają cechy autystyczne, czyli zanik empatii, zanik myślenia przyczynowo-skutkowego, zanik dojrzałości, w ogóle są takimi wiecznymi dziećmi, są zamknięci w sobie, osobowości neurotyczne, zanik planowania, zanik cnoty długomyślności, w ogóle zanik tego, co wchodzi w skład dojrzałości. No i takie zamknięcie się w swoim własnym, odizolowanym od reszty świecie. No to jest wpływ technologii cyfrowej. Wcześniej tak działała telewizja, wcześniej do tego stopnia. W tej chwili, jak każdy ma swój prywatny smartfon, to oddziaływuje na ludzi w sposób destrukcyjny. Destrukcyjny na jednostki, a ponieważ jest to zjawisko występujące w skali masowej, więc mamy całą społeczność ludzi, którzy już mają cyfrowy mózg, a więc już mają jeden czynnik debilizacyjny. A drugi czynnik debilizacyjny, właściwie jest ich kilka. Jeden to jest smartfonizacja, czyli ekrany, czyli technologie cyfrowe, a przez technologie cyfrowe do ludzi dociera to, co się określa jako kulturę masową, co w rzeczywistości jest antykulturą masową, czyli błędne wzorce zachowań, no wszystko co złe, tam jest na odwrót, to co obiektywnie dobre jest określone jako złe, a co obiektywnie złe jest określone jako dobre. Ale są jeszcze inne czynniki. Takim bardzo, bardzo silnym czynnikiem, potężnym czynnikiem, który właściwie jest fundamentem tego, co obserwujemy w tej chwili, co się dzieje z białymi ludźmi, co się dzieje z Europejczykami, co się dzieje z Polakami również, to jest sposób wychowania przez rodziców w domach. Większość rodziców, większość nauczycieli, pedagogów kompletnie nie zdaje sobie sprawy, do jak głębokiego przewartościowania doszło w dziedzinie wychowania. To jest prawdziwa rewolucja. I ona zaczęła się mniej więcej na początku XX wieku. Wraz z nurtem w pedagogice, zapoczątkowanym przez ruch tak zwanej reformy pedagogicznej. To była taka grupa młodych pedagogów, oni byli, to jest świat germańsko-anglosaski, Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania, trochę mniej Francja. I oni wzięli na warsztat ówczesne modele wychowawcze, dominujące w świecie białego człowieka, czyli model wiktoriański i model pruski. One zresztą są do siebie podobne, takiego drylu, takiego sztywnych form, sztywnych konwenansów. Skrytykowali bardzo ten model wychowania i ten model nauczania i stwierdzili, że to niszczy osobowość człowieka, osobowość dziecka. I odnieśli się, czy użyli przeciwko temu modelowi wychowania, użyli
koncepcji wywodzących się jeszcze z oświecenia, koncepcji naturalistycznych, głównie Rousseau, że człowiek rodzi się już kompletny, wykształcony, ma swój własny program rozwoju i takie wychowanie, jakie było typowe dla obszaru germańsko-anglosaskiego, czyli taki sztywne zasady i drill, no jest bardzo krzywdzące dla ludzi, niszczy i tworzą się osobowości neurotyczne. Oczywiście tam było mnóstwo różnych innych wątków, bo w to się bardzo szybko wmieszała psychoanaliza Zygmunta Freuda i też bardzo szybko wmieszał się w to okultyzm i różne tendencje ezoteryczne. I tego typu wierzenia, bo tego inaczej nie można nazwać, wierzenia leżały u podstaw reformy pedagogicznej. I ten nurt w pedagogice był bardzo wpływowy i właściwie jest wpływowy nadal. Właściwie jest jedynym w tej chwili nurtem w wychowaniu i w nauczaniu. I on po jakimś czasie sam zaczął się określać jako antypedagogika. Czyli odwrócenie pedagogiki. I to było reakcją na tą czarną pedagogikę, czyli na ten prusko-wiktoriański drill. I antypedagogika sprzeciwiła się w ogóle wszelkim narzucaniom norm wychowawczych przez rodziców. Oczywiście to nie było od razu, to się nie dało od razu zakorzenić, natomiast powstało bardzo dużo programów wychowawczych wtedy. One były realizowane właściwie w całym świecie białego człowieka, w Polsce również. I one się sprzeciwiały zasadniczo temu modelowi pruskiego drillu. Ale przy okazji zrobiły coś jeszcze. Przy okazji ta antypedagogika zniszczyła nie tylko pruski drill. Właściwie nie zniszczyła nigdy pruskiego drillu, ale o tym w trakcie. Przede wszystkim pod pozorem walki z czarną pedagogiką skierowała się przeciwko pedagogice jako takiej. Pedagogika to jest nauka o wychowaniu, o kształtowaniu człowieka, świadomego, dojrzałego człowieka. Od dzieciństwa do dorosłości. Cały proces wychowawczo-edukacyjny, który sprawia, że dziecko, niedojrzałe dziecko, jak wzrasta, wzrasta w cnotach i wzmacnia się w cnotach, wzmacnia się w używaniu rozumu i kształtowaniu woli. I to już opracowali starożytni Grecy pod nazwą Paidei i rozwinęło to średniowiecze i w ogóle chrześcijaństwo przyjęło ten model wychowania, wychowanie do cnót i to był model wychowania, który obowiązywał w chrześcijaństwie, dopóki nie został zniekształcony przez monarchie absolutne, to znaczy na kontynencie to były monarchie absolutne, a na wyspach to była monarchia liberalna, ale one prowadziły do tego samego celu. Czyli zanim się pojawiła antypedagogika, zanim pojawiła się reakcja na czarną pedagogikę, to pojawiła się czarna pedagogika, która wcześniej zniekształciła i zepsuła pedagogikę. I my tego nie mamy dzisiaj świadomości. Dzisiaj narracja, która jest przez antypedagogów sprzedawana ludziom, brzmi tak, że jakikolwiek dodatni wpływ wychowawczy, jakikolwiek wpływ autorytetu wychowawczego na młodego człowieka jest złem samym w sobie, dlatego dzieci należy zostawić, że należy je kierunkować, ale w ten sposób, żeby one się same rozwijały, a dorosły ma mu tylko towarzyszyć. I to jest bardzo miłe, bardzo fajne, to bardzo miło brzmi. Dziecko w centrum, paidocentryzm, to dziecko, no dziecko, no jak każdy widzi dziecko, no to przecież dziecko trzeba kochać, dziecko trzeba przytulić, no ten dzieciaczek taki, no dziecko samo dobro. A więc należy pozwolić, żeby ono się tak kształtowało, to dziecko, to samo dobro, na tyle, że później to dziecko dorasta, staje się już nastolatkiem i podlega różnym wpływom. I antypedagogika nie przedstawia żadnego dodatniego wpływu, a więc ten młody człowiek ulega wszelkim wpływom demoralizującym i pozbawiony kierunkowej, klasycznej pedagogiki, ulega degradacji.
I taki był skutek zastosowania antypedagogiki. Ona oczywiście się zmieniała w czasie. Zyskała bardzo mocny impuls po II wojnie światowej. A ten impuls wyszedł ze strony szkoły frankfurckiej. Czyli takiej grupy neomarksistowskich filozofów, psychologów, socjologów, którzy byli zgromadzeni wokół Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem, a ponieważ wszyscy byli pochodzenia żydowskiego, no to w latach 30. opuścili Niemcy i znaleźli gorące przyjęcie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zresztą pojechali tam, najpierw pojechali przez Paryż, najpierw to pojechali do Francji, a potem bardzo szybko wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie znaleźli przyjęcie bardzo ciepłe na uczelniach amerykańskich i gdzie wychowywali całe pokolenie amerykańskich studentów. No i tam oni tam oczywiście, to nie było tak, że ktoś się ulitował nad biednymi uchodźcami z Niemiec, tylko no była tam jednak grupa, która ze sobą ściśle współpracowała. Tam były no, pewne komitety, które finansowały, które ich tam zapraszały, które finansowały, które utorowały im drogę na te uczelnie. I bardzo szybko tymi ludźmi i ich działalnością zainteresował się rząd Stanów Zjednoczonych. No i na zlecenie różnych agentów rządowych, oni tworzyli różne programy, które później zostały użyte jako programy wychowawcze, a tak naprawdę jako metody wojny psychologicznej. Używane są zresztą do dzisiaj. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo, jest taki wykład dostępny w internecie takiego oficera KGB, który wyjechał na zachód, Jurija Biezmianowa. I on tam opowiada, jak właśnie się demoralizuje społeczeństwo od środka, aby przejąć państwo. Czyli KGB używało takich technik, takich metod, ale oni tego nie wymyślili, tylko oni zastosowali inżynierię wtórną. To zostało opracowane w laboratoriach na zachodzie. Przekazane następnie na wschód. Po to, żeby pewne rzeczy przychodziły nie ze zachodu, tylko ze wschodu. Tak było wygodniej. Tak było lepiej dla autorów tego procesu. A więc szkoła frankfurcka dała bardzo silny impuls dla rozwoju antypedagogiki i oni tam oparli się na Freudzie. Znaczy, w ogóle siła tej szkoły frankfurckiej polegała na tym, że połączyli marksizm z freudyzmem. Czyli z rozwijającą się bujnie już wtedy psychologią opartą na psychoanalizie Zygmunda Freuda. Przypadkiem, czy nie przypadkiem, pochodzenie tych ludzi jest to samo. Tam jeszcze do tego się wmieszał okultyzm Karla Gustawa Junga. I do tego później dołączono jeszcze szkołę psychologii eksperymentalnej, tak zwaną szkołę lipską, rozwijaną przez Iwana Pawłowa, tego od psa. Przez takich ludzi jak Thorndike, a w szczególności Skinner, Burroughs Frederick Skinner. To już są lata 60., 70., więc w tych ośrodkach, gdzie tworzono metody walki psychologicznej, zaanektowano antypedagogikę, zaanektowano neomarksizm, zaanektowano psychoanalizę, wszystkie szkoły psychologiczne i stworzono z tego taki konglomerat, który użyto jako broń przeciwko narodom. Tam oczywiście doszły później jeszcze kolejne elementy. Mianowicie naturalnym rozwojem myśli zachodniej po neomarksizmie stał się postmodernizm, który triumfuje do dziś, tylko on ma już swoją kolejną odsłonę. Postmodernizm, czyli dekonstrukcja, czyli de facto destrukcja całej myśli europejskiej, całej tradycji filozoficznej, całej tradycji naukowej. I to skojarzono z kulturą masową, to z kolei dorobek takiego instytutu w Birmingham, tak zwana szkoła z Birmingham, gdzie skojarzono to wszystko z kulturą masową,
To dzisiaj ta kultura masowa dociera przez smartfony, wtedy była używana telewizja, kino, prasa, reklama. To wszystko nadal jest używane, no ale w tej chwili najsilniejszym czynnikiem jest internet i smartfon. Należy wymienić takie dwa bardzo ciekawe ośrodki rozwoju tej myśli. Jeden to w Londynie Instytut Tavistock, gdzie pracowano. To były laboratoria psychologiczne, gdzie pracowano właśnie nad metodami prania mózgu, nad metodami zawładnięcia umysłami. A drugi bardzo ciekawy ośrodek to był Instytut Esalen. Tavistock został założony w roku 20, już w roku 20, a Esalen w latach 40. To działa do dzisiaj. Tavistock, słyszałem, ma jakieś problemy ostatnio, bo oni tam się ostatnimi czasy bardzo mocno zaangażowali w tranzycję. Zmianę płci. Tak, no oczywiście, to od nich to właśnie pochodzi. Jak zmanipulować człowieka tak, żeby sam chciał sobie zmienić płeć, a więc poddać się kastracji lub sterylizacji. Tak jest, no. Więc w tej chwili mamy tak, że wszystkie współczesne, tak zwane podejścia psychologiczne, wszystkie, które znam, wszystkie współczesne podejścia edukacyjne, wszystkie podejścia pedagogiczne, wychowawcze i przynajmniej znakomita większość terapii oparte są właśnie na tych czynnikach i one służą do niszczenia narodów poprzez zniszczenie psychiki ludzkiej. Jest to przyjęte za standard wychowawczy, standard pedagogiczny, standard edukacyjny. Jest używane masowo przez większość rodziców, szczególnie tych nowoczesnych, większość postępowych, wszystkich właściwie postępowych nauczycieli. No jeżeli by podrążyć głębiej, co jest tam, to znajdujemy tam, co jest pod postmodernizmem, co jest pod neomarksizmem, co jest pod psychologią współczesną, co jest pod psychoanalizą, no to są bardzo ciekawe rzeczy. Jest tam kabała. Kabała to jest skojarzenie Talmudu i gnozy. Gnoza, wiedza tajemna, dostępna dla wtajemniczonych, którzy przeszli oświecenie i wtajemniczenie, a cała reszta ma się zadowalać pozorem wiedzy. No i jest tam satanizm, a właściwie nawet satanizm i lucyferyzm. Jest rewolucja seksualna Wilhelma Reicha, też taki bardzo ciekawy psychiatra pochodzenia tego samego, co większość z nich, tak? Jeżeli się przeanalizuje dzisiejsze porady wychowawcze dla rodziców i porówna się je z tymi źródłami, to co dziś jest podawane rodzicom jako standard wychowawczy jest bardzo podobne do tego, co zalecał Wilhelm Reich. Wilhelm Reich to chciał przeprowadzić rewolucję komunistyczną, ale w jakim celu? On był maniakiem seksualnym, więc dla niego celem życia człowieka, każdego człowieka, był orgazm. Więc ludzie nie powinni pracować, nie powinni mieć narodów, rodzin, ani niczego takiego konstruktywnego, a jedynie oddawać się swobodnej aktywności seksualnej, żeby mieć orgazm. Jak wszyscy będą mieli orgazm, to wszyscy będą szczęśliwi. No to w jego pismie, w jego książkach jest. I rady, które on dawał, żeby uwolnić naturalne emocje i pozwolić dalej sprawom biec samym, to są dzisiejsze standardy wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Ale to samo znajdziemy u neomarksistów, to samo znajdziemy również u satanistów. Chandor LaVey i Aleister Crowley, to jeżeli byśmy porównali sobie, weźmy tak, Chandora LaVey, to on napisał, zdaje się, Biblię Szatana, weźmy Aleistera Crowleya, weźmy Wilhelma Reicha, weźmy neomarksistów ze szkoły frankfurckiej, to mamy to samo, co dzisiaj jest podawane rodzicom do wychowania. Więc trudno się dziwić. Aha, jeżeli jeszcze byśmy podrążyli dalej trochę i poszukali w pismach masońskich,
no to też znajdziemy te same zalecenia. A więc no, trudno się dziwić, że ludzie dzisiaj są zwariowani, no bo są wychowywani przez satanistów, lucyferystów, maniaków seksualnych, marksistów i masonów. No to nie może być inaczej. No to... I to się właśnie dzieje z białymi ludźmi w tej chwili. No więc to jest pod budową, pod debilizację. Jeżeli człowiek nie ma jakiegoś kierunkowego wychowania, to ulega wpływom zewnętrznego środowiska. A co jest w zewnętrznym środowisku, no to wszyscy wiemy. No to wystarczy odpalić sobie smartfona i zobaczyć, co algorytmy tam podsuwają. No to raczej będą, prędzej czy później natrafi się na antykulturę. A w tej chwili, jak młodzi ludzie mają smartfony, każdy, to jest tylko kwestia czasu, znajdzie tam treści tęczowe i znajdzie tam treści dotyczące tranzycji. To w zasadzie algorytmy są tak ustawione, żeby to docierało. Ta antypedagogika oczywiście ona miała swoje różne nazwy. To funkcjonuje w praktyce jako różne podejścia wychowawcze, różne podejścia terapeutyczne, ale nie dajmy się zwieść pozorom, pomimo tego, że to tworzy jakiś ogrom, gąszcz różnych trendów, różnych opisów rzeczywistości, różnych porad, które są często są sprzeczne, to tak naprawdę to jest jeden, to tak naprawdę jest to kabała. Satanizm, lucyferyzm i masońskie nauki. I oni tam mają, można wyróżnić takie dwa dogmaty. No to jest oczywiście wszystko dogmatyczne, to wszystko nie jest oparte na żadnych dowodach naukowych. To znaczy, to tworzą ludzie, którzy mają tytuły naukowe. Z tego punktu widzenia to jest nauka, bo to robią ludzie, którzy pracują na uczelniach, używają pewnej aparatury naukowej do tego, żeby przeprowadzać różne badania socjologiczne, dzięki którym wykazują, że mają rację. Ale to tak naprawdę nie ma tam żadnej nauki, tam jest gnoza. No to, i to jest wszystko bardzo dogmatyczne, bo to ma jednocześnie charakter religijny. Więc ludzie to przyjmują jako swój zespół wierzeń, przyjmują to jako religię, zamiast religii chrześcijańskiej, którą odrzucają. Przyjmują gnozę, przyjmują kabałę, odrzucają chrześcijaństwo. W odwrotnej kolejności. Zresztą to bywa różnie. U niektórych to najpierw jest odrzucenie chrześcijaństwa, później przyjęcie gnozy, u innych odwrotnie. Generalnie efekt jest ten sam. Ja analizując różne pisma, różne porady, wyróżniłem dwa, a właściwie trzy dogmaty. Dogmat pierwszy głosi, że nie wolno dorosłym być autorytetami. Autorytet ma się wycofać. Dorosły, rodzic, nauczyciel, kapłan, ktoś, kto jest wychowany, ktoś, kto jest wychowany w sposób kulturowy, jest dojrzały, nie może przekazywać swoich norm wychowawczych swoim dzieciom, ani w ogóle młodym ludziom, z którymi ma styczność, no bo to jest faszyzm. To jest nawet tak wprost opisane. Bo wtedy ten człowiek, młody człowiek, on sam staje się faszystą. Czyli dorosły faszysta, jak wychowuje, czyli mówi, co jest dobre, co jest złe, kto jest przyjaciel, kto jest wróg, co jest prawdą, co jest nieprawdą, to jest faszysta. Jeżeli on tak wychowa w sposób faszystowski swoje dzieci, to te dzieci też będą faszystami. Więc a faszyzm do czego prowadzi według antypedagogów? No zawsze prowadzi do Holokaustu. No to dlatego właśnie ten neomarksizm, a później postmodernizm był tak silny, bo użył tego lewara holokaustowego, bo oni tam zaczęli wykazywać, że to, że Hitler zaczął mordować ludzi, w ogóle zaczął mordować, a w szczególności Żydów, no to dlatego, że tam była kultura chrześcijańska oparta na autorytecie. Co jest oczywiście nieprawdą. No, tam nie było kultury chrześcijańskiej. Te wszystkie reżimy, które mordowały ludzi, to pierwsze co, to niszczyło chrześcijaństwo. No ale ludzie w to uwierzyli, albo naukowcy na. Że ludzie z tytułami naukowymi na uczelniach zostali zatrudnieni akurat tacy ludzie na uczelniach, a nie inni. I zostali nagłosieni akurat tacy ludzie, a nie inni. I akurat to wprowadzono do programów nauczania, a nie coś innego. No, bo
Oczywiście za tym ktoś stał. Jakaś pewien wpływ, pewna grupa bardzo wpływowych ludzi określających procesy globalne. Nazywamy ich globalistami. No więc oni wykazali, że nie można wychowywać czynnie swojego dziecka, bo to jest faszyzm, który prowadzi do Holokaustu i trzeba przerwać tą spiralę przemocy i pozwolić dzieciom, młodzieży wychowywać się samemu, a dorosły ma tylko towarzyszyć, trzymać za rękę i prowadzić przez tą piękną podróż przez życie, przez tą piękną przygodę i samemu uczyć się od swojego dziecka. No, oczywiście w takim normalnej paidei to zawsze ta relacja jest dwustronna, więc dorosły człowiek wychowując dziecko jednocześnie sam się też wychowuje, ale tu nie ma się wychowywać kulturowo, tylko ma się wychowywać antykulturowo, czyli generalnie to, co jest dobre, zostało odwrócone to wszystko. Więc człowiek nie może być wychowywany, wychowawca, nauczyciel, rodzic nie może wychowywać. Drugi dogmat głosi, że każdy młody człowiek, nastoletni, jak już osiąga taki wiek, gdzie już zbliża się do dorosłości, to odrzuca wszystko, co otrzymał dotąd od swoich rodziców i wychowawców i twórczo, kreatywnie buduje swoją nową tożsamość. Czyli no, staje się kimś zupełnie innym. Czyli sam decyduje o sobie, sam wybiera sobie różne wzorce z otoczenia i sam decyduje o tym, kim będzie. Dlatego tym bardziej nie można mu niczego narzucać, a zaakceptować wszystko. Trzeci dogmat głosi, że za każdym razem trzeba iść do specjalistów. Wszystko, co Państwo znajdziecie we wszystkich poradnikach, a jest teraz multum tego, i we wszystkich internetach, zawsze na końcu jest do specjalistów, oni wiedzą. No a specjaliści oczywiście mają w głowach to wszystko, o czym powiedziałem, jeszcze więcej mają w głowach. No właściwie to jeszcze można wyróżnić czwarty dogmat, że należy afirmować wszystko, co dziecko sobie wymyśli. A rola dorosłego polega na tym, no, żeby dostarczać, zaspokajać potrzeby dziecka. Dbać o jego dobrostan. Dobrostan to jest... Dobrostan jest taką miną, która wysadziła dobrobyt. Znaczy, która wysadzi dobrobyt dopiero, bo to przed nami. To jesteśmy w trakcie. Dobrostan to jest coś, co brzmi ładnie i ludziom to się myli z dobrobytem. To jest coś diametralnie innego. Dobrostan jest to czynność bierna. Jest to bierne oczekiwanie na to, aż ktoś dostarczy, aż ktoś zaspokoi potrzeby. Jest to stan. Stan zadowolenia psychofizycznego w danym momencie, tożsame z hedonizmem. Więc dorośli nie mają wychowywać, tylko zapewniać dobrostan, czyli zaspokajać wszystkie potrzeby socjalno-bytowe. No i mają zadbać, żeby dziecko miało dostęp do różnych wzorców zachowań. I nie wyróżniać żadnego, ale pozwolić, żeby dziecko sobie wybrało te wzorce, które mu odpowiadają. No i dzisiaj to mamy właśnie. Rodzice dają swoim dzieciom smartfony, to jest powszechne. No i w smartfonach dzieci się, dzięki smartfonom dzieci się rozwijają i sobie wybierają to, co im się najbardziej podoba. A co wybierają? No to za to odpowiedzialne są dwa mechanizmy mózgowe, neuronalne. Jeden to jest mechanizm nagrody. Czyli to, co sprawia im przyjemność, no to wybierają. No bo człowiek chce powtarzać to, co sprawiało mu przyjemność. Jak zjadł coś dobrego, to chce jeść to dobre. Jak seks sprawia mu przyjemność, a zazwyczaj sprawia, no to chce go powtarzać. No dzięki temu ludzie się rozmnażają. No a smartfon jest w tej chwili przepełniony treściami, krótkimi filmikami, które powodują wyrzut dopaminy i taką krótkotrwałą przyjemność. I młodzi ludzie bardzo chętnie powtarzają to, faszerując się treściami antywychowawczymi, ale takimi, które powodują krótkotrwałe wybuchy dopaminy. Tak samo jakby byli na narkotykach, mniej więcej. A drugi mechanizm, który jest odpowiedzialny za to, co człowiek wybiera, to jest mechanizm neuronów lustrzanych. Znaczy to
klasyczna pedagogika wiedziała to już w starożytności, ojcowie pustyni to wiedzieli, święty Tomasz to wiedział, no wszyscy to wiedzieli, że no z kim przestajesz, takim się staje, że człowiek naśladuje to, co widzi w otoczeniu, a w szczególności to, co robią ci ludzie, którzy są dla niego ważni. No więc jeżeli rodzice chodzą do kościoła, rodzice pracują, rodzice nie kradną, rodzice są porządni, no to dzieci najczęściej też to kopiują. Jak rodzice kradną albo nie pracują, no rodzice meliniarze na przykład, no to dzieci z Meliny to będą powtarzać to, co robią ich rodzice. No chyba, że natrafią na jakiś inny wzorzec, który będzie dla nich ważny i wtedy dzięki mechanizmowi neuronów lustrzanych mogą przyjąć inne wzorce. No i teraz w tej całej współczesnej antypedagogice chodzi o to, aby przeciwstawić mechanizm nagrody mechanizmowi neuronów lustrzanych, aby zniweczyć działanie mechanizmu neuronów lustrzanych. Skoro rodzice wychowani, dojrzali, zaprzestali przekazywania dzieciom swoich zachowań, mało tego, przestali sami takie zachowania wykazywać, ponieważ kolejne pokolenie wychowane w ten sposób już tego nie robi. Czyli młodzi ludzie, obcujący ze swoimi rodzicami, którzy już zostali poddani wpływowi antypedagogiki, nie widzą pozytywnych wzorców w swoim otoczeniu, więc nie mają czego naśladować. Ale widzą wzorce ze smartfona. Wcześniej z telewizji, dzisiaj ze smartfona. A tam jest układ nagrody. Tak więc mamy zaburzone obydwa układy. Ale to zaburzenie tych układów nie jest przypadkowe. Zaburzenie działania tych układów nie jest przypadkowe, tylko zostało wcześniej bardzo dokładnie rozwikłane, rozpracowane w laboratoriach psychologicznych odpowiedzialnych za techniki wojny psychologicznej. Czyli to, co mamy w tej chwili, czasem ludziom się wydaje, że spontanicznie dzieje się samo, ma charakter wojny informacyjnej. Czyli ludzie są bombardowani kłamstwem, fałszem, ale uznają, że to jest spontaniczne, to dzieje się samo, ewentualnie, że najlepsi fachowcy doradzają im w najlepszej wierze. To znaczy, ci fachowcy, oni często mają dobrą wiarę, dobrą wolę, natomiast nie zdają sobie sprawy, jak destrukcyjne są te programy, które oni proponują rodzicom. Ale żeby takie zepsucie, żeby w ogóle nie zaalarmowało ludzi, no to musiało być też jakieś jeszcze głębsze podłoże. No bo jaki jest skutek tego, że ludzie przestają wychowywać swoje dzieci? Że dzieci stają się coraz bardziej deprawowane. Skutek jest taki, że rozpadają się rodziny, to widzimy. I rozpadają się systemy społeczne, to widzimy. No i ustaje produkcja dóbr. Ponieważ ludzie, którzy się kierują antypedagogiką, nie mają etosu pracy. Etos pracy, praca w ogóle jako działalność celowa, zaplanowana, ukierunkowana na cel, jakiś mierzalny cel, że coś trzeba konkretnego zrobić, wymaga od człowieka, aby miał jakieś cnoty. I sama ta czynność już kształtuje w nim pewne cnoty, cnoty naturalne i sprawia, że no, łatwiej jest mu być dojrzałym. Jeżeli człowiek musi coś zrobić, żeby mieć co jeść, żeby mieć ciepło, no to nie słucha głupot, nie zajmuje się głupotami, tylko robi to, co jest pożyteczne. Bo rzeczywistość tego od niego to na nim wymusza. I to też zaburzono. Zaburzono pewne naturalne mechanizmy wynikające z natury rzeczy. Mianowicie w dawnych wiekach, gdy ludzie przestawali starać się, przestawali pracować, to w bardzo krótkim czasie brakowało jedzenia. Nie było opału, ludzie cierpieli głód, musieli coś zacząć robić. A w tej chwili mamy inną sytuację, dlatego że dzięki postępowi technologicznemu ludzkość zdobyła bardzo duże możliwości przetwarzania energomaterii, czyli produkowania dóbr, wytwarzania, świadczenia usług, gromadzenia tych dóbr i transportu na duże odległości. Tak więc te skutki w postaci niedoboru dóbr i usług, one objawią się, ale dopiero po pewnym czasie, po dwóch pokoleniach, po dwóch, po trzech pokoleniach. To, co kiedyś, gdy ludzie musieli, ludzie nie mieli takich zdolności wytwórczych, gdy ludzkość nie miała takich zdolności wytwórczych, coś, co działo się bardzo szybko, w tej chwili jest odroczone w czasie. Ale wystąpi, tylko że po pewnym czasie. A więc ludzie
przestają pracować, a mimo to nadal mają dobrobyt. No bo wcześniej się pokolenia zapracowało na ten dobrobyt i jest co przejadać. Więc w tej chwili biali ludzie są ogłupieni, są niewychowani, nie potrafią i nie chcą pracować, a mimo to mają co jeść, pić, w co się ubierać, mają wszystkiego w brud, dlatego że przejadają dorobek poprzednich pokoleń, a poza tym ich rządy zaciągają potężne długi. A więc w pewnym momencie to pęknie. Mamy do czynienia w tej chwili z bańką, czymś na kształt bańki inwestycyjnej. Tak jak była w XVII wieku w Holandii, taka bańka inwestycyjna na sezonki tulipanów, tak jak była taka bańka inwestycyjna, która spowodowała wielką depresję w 1929 roku, tak jak była bańka dotcomów na przełomie XX-XXI wieku, tak jak był kryzys w 2008 roku, tak jak jeszcze wcześniej w XVIII wieku była, w XVIII albo w XVII, nie pamiętam dokładnie, kompania mórz południowych, czyli dosyć stare dzieje, ale mechanizm ten sam. Narasta bańka, to w pewnym momencie pęka. Nagle się okazuje, że to wszystko nie ma wartości. No i taka bańka narasta w świecie białego człowieka, ona pęknie i to już niedługo. Wtedy będzie ciekawie. Razem z tą bańką pękną też te wszystkie systemy. Ale o tym może za chwilę, może nam się jeszcze uda o tym powiedzieć, co będzie dalej. Natomiast jeszcze skupmy się na tej debilizacji i na kształtowaniu nowego Europejczyka. Więc systemy sterowania społecznego państw Zachodu przyjęły antypedagogikę powszechnie i przyjęły państwo dobrobytu, czyli socjalizm systemowy i przyjęły ogłupianie swoich ludzi, czyli celowa systemowa debilizacja, przy czym większość ludzi sobie kompletnie nie zdaje z tego sprawy, dlatego że nie widzą skutków swoich działań i zaniechań, które się objawią, ale za jakiś czas. To, że tak w ogóle się stało, to jest dzięki temu, że rządy państw Zachodu zostały przejęte przez siłę zewnętrzną, którą nas najczęściej nazywamy globalistami. Ja ich nazywam gnostykami, ponieważ używają gnozy. Można też ich określić jako kabaliści, bo kabała to też gnoza. A jest też takie bardzo ciekawe określenie, nie moje określenie, to określenie zapożyczam od pana Marka Tomasza Chodorowskiego. Polecam kanał Klub Salon Ludzi Wolnych. Tam jest bardzo dużo bardzo pożytecznej wiedzy, w jaki sposób ta struktura zapanowała nad światem białego człowieka i on tą strukturę nazywa bestią. To jest bardzo dobre określenie na intencje tych ludzi. No oni się do tego przygotowywali bardzo długo, co najmniej 1900 lat, ale dzisiejszy porządek zaczął się kształtować, znaczy dzisiejszy zamiar, dzisiejsze to NWO, ten nowy porządek świata, on można określić jego początek. To jest mniej więcej początek XVIII wieku, czyli trwało to już około 300 lat. Już od 300 lat usilnie pracują nad elitami państw Zachodu, nad rządami i nad społeczeństwami. Chociaż oczywiście zaczęli to robić wcześniej, ale wcześniej były przygotowania. Natomiast od 300 lat już mają wypracowany wzorzec działania, wypracowane cele. Jakie są ich cele? To można przeczytać bardzo łatwo. Ich cele są ciągle te same. To jest likwidacja państw narodowych, likwidacja narodów w ogóle, likwidacja granic między państwami, likwidacja rządów narodowych, likwidacja kościoła katolickiego. Inne wierzenia im specjalnie nie przeszkadzają, bo są w stanie je zaanektować, natomiast tradycyjnego nauczania kościoła, tradycyjnej wiary katolickiej nie są w stanie pokonać. To jest jedyny ich przeciwnik. Znaczy nie, jest dwóch przeciwników, narody i katolicyzm. Dlatego tak usilnie dążą do ich zniszczenia. Kościół katolicki, wiara katolicka, etyka katolicka, również filozofia realistyczna, czyli sposób myślenia realistyczny, moralność, jak etyka to i moralność, małżeństwo, sakramentalne małżeństwo, rodzina, tam gdzie się wychowuje dzieci, gdzie się kształtuje ludzi dojrzałych i własność prywatna.
No i ma być jedna szczęśliwa ludzkość pod jednym szczęśliwym zarządem. I oni do tego konsekwentnie dążą. No i właśnie Unia Europejska jest takim pomysłem na taki zarząd, a Unia Europejska jest oddziałem zarządu globalnego, a jednocześnie prototypem, jak cały obszar podbić, jak zamienić na właśnie taką jedną globalną społeczność, która jest społecznością ludzi zdebilizowanych. Społeczność homo debilis. Właściwie nie społeczność, tylko zasób. I oni przez różne sposoby, różne techniki, różne obroty historii, udało się im zdominować rządy, udało się im zdominować właściwie wszystkie struktury, wszystkie mechanizmy sterowania społecznego w państwach białego człowieka. Łącznie z Kościołem katolickim, to znaczy łącznie ze strukturą zarządzającą Kościoła katolickiego, tam też umieścili swoich agentów. W tej chwili ich głównym agentem jest papież Franciszek, który też konsekwentnie dąży do tego samego celu. Jak to się objawia? Objawia się w przebudowie systemów edukacji, bo to, co powiedziałem przed chwilą, to jest działanie oddolne, czyli jak wpłynąć na ludzi, żeby przestali wychowywać swoje dzieci, a właściwie, żeby zaczęli wychowywać je źle i żeby udostępnili swoje dzieci na skalę masową pod wpływ antykultury masowej. A drugi, to jest działanie oddolne, a jest też działanie odgórne, czyli systemowe, czyli wejść w system edukacji. To jest bardzo dla nich ważne i oni poświęcili bardzo dużo energii na to i wykorzystali właśnie ten ruch reformy pedagogicznej i całą antypedagogikę do przejęcia systemów edukacji w świecie byłego człowieka. Zrobili to najpierw poprzez destrukcję, czyli wprowadzili swoje elementy funkcjonujące, dobrze sobie radzące system edukacji. A najpierw to musieli odebrać system edukacji Kościołowi, bo jeszcze do XIX wieku za to był odpowiedzialny Kościół. No ale od rewolucji francuskiej, no to państwo przejmuje te zadania i właściwie z końcem XIX wieku, no to państwo już prawie w całości przejęło system edukacji, przy czym one nie były jeszcze na samym początku i przez długi czas te systemy edukacji były oparte na filozofii realistycznej. Tam oczywiście usuwano ten element metafizyczny, usuwano filozofię, usuwano logikę, usuwano odniesienie do Boga. To były systemy świeckie, ale wciąż oparte na filozofii realistycznej, na Arystotelesie. I jak już przejęli te systemy, znaczy jak państwa narodowe oraz imperia przejęły te systemy, czyli to wszystko znalazło się w gestii państwa, to potem zaczęli przejmować państwa. W tej chwili przejęli państwa i państwa zaczęły zmieniać swoje systemy edukacji, ale nie same, bo państwa, rządy by same tego nie wymyśliły. Rządom to narzucono. Narzucono dzięki dwóm wielkim organizacjom ponadnarodowym, to jest Unia Europejska i ONZ oraz jego agendy. To jest ich agendy, bo Unia Europejska też ma swoje agendy i ONZ też ma swoje agendy. I w tym obszarze, który nas interesuje, wychowanie edukacji, to jest UNICEF i UNESCO. To są główne, a teraz dochodzi WHO jeszcze. Też już miesza się do edukacji i wychowania. Bo docelowo tam jest wszystko połączone. I te gremia przyjęły od samego swojego początku, przyjęły wzorce gnostyckie, wzorce kabalistyczne. Te organizacje od samego początku miały ten właśnie cel, likwidacji państw narodowych, Kościoła katolickiego, własności prywatnej, tego, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby przejąć, i one dążą do przejęcia kontroli nad wszystkimi ludźmi i wszystkich aspektów życia tych wszystkich ludzi. Robią to konsekwentnie. Najpierw to polegało na wprowadzaniu różnych reform pedagogicznych, różnych innowacji. I to się zaczęło w latach
w swoim największym natężeniu zaczęło się w latach 90. i przyjęło postać edukacji włączającej. To jest to, co próbuje się do Polski wprowadzić od 30 lat. Edukacja włączająca zaczęła się od tego, że pod pozorem dbałości o dzieci upośledzone zaczęto likwidować szkoły specjalne, które są wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym, i wprowadzać te dzieci na zasadzie rejonizacji do szkół zwykłych, a następnie dostosowywać programy nauczania do poziomu dzieci upośledzonych. No więc no tutaj mamy bardzo silny czynnik, który no, musi doprowadzić do systemowej debilizacji. I właśnie taki jest jego cel. Ale te dzieci niepełnosprawne, w szczególności niepełnosprawne intelektualnie, tam oczywiście tam są wszelkie niepełnosprawności, ale tamte pozostałe są tylko takim listkiem figowym, parawanem. Tak naprawdę tutaj chodzi o dzieci upośledzone, o niepełnosprawne intelektualnie, po to, żeby zrównać wszystkich, żeby wszystkich doprowadzić do poziomu upośledzenia intelektualnego, czyli systemowej debilizacji. Ale to nie jest, oczywiście dzieci niepełnosprawne to jest tylko początek. No bo pod tytułem dzieci niepełnosprawnych zaczęto wprowadzać różne inne dysfunkcje. To zaczęto określać jako różnorodność. W tej chwili szkoła ma być różnorodna, czyli mają być wszyscy. Szkoła dostępna dla wszystkich różnorodnych, czyli zaburzonych psychicznie, chorych psychicznie również, zaburzonych społecznie, młodocianych bandytów. No a potem zaczęto dołączać kolejne grupy, które określała się jako grupy defaworyzowane lub grupy zagrożone wykluczeniem, lub grupy znajdujące się w trudnej sytuacji, i to w tej chwili są grupy imigranckie. I to jest wszystko, tworzy różnorodność, mozaikę różnorodności. Neuroróżnorodność to upośledzenie, różnorodność kulturową, różnorodność etniczną, różnorodność religijną. Z tej różnorodności oczywiście zawsze są wykluczeni katolicy. Oni nie pasują do wzorca różnorodności. No a potem dołączone są kolejne grupy, już tworzone sztucznie. I w tej chwili już taką najbardziej rozwijaną grupą różnorodnościową, marginalizowaną, zagrożoną wykluczeniem, znaczy oni tak ją określają, to są ci wszyscy, którzy występują pod różnymi odcieniami barw tęczowych. Aż genderowych, tak? A szczególnie na szczególną uwagę tych globalnych gnostyków zasługują ludzie, którzy identyfikują się jako trans. To jest najbardziej, to jest dla nich najbardziej pożądane. Zaburzenie tak głębokie, że obejmuje płeć. No bo wcześniej zaburzali tożsamość narodową. Jesteś obywatelem świata albo Europejczykiem. Zaburzali tożsamość kulturową. Nie jesteś już chrześcijaninem, możesz być każdym. Jesteś no tym, kim chcesz być. Prawda? Czyli najczęściej gnostykiem. Właściwie ofiarą, właściwie sługą gnostyków. Ale uważasz, że jesteś tym, kim chcesz być. Sam się kształtujesz, sam decydujesz. No jesteś nieneurotypowy, czyli masz jakieś zaburzenia. To my cię akceptujemy. Czyli jesteś źle wychowany, no to to jest nieneurotypowość. Nie chcesz się uczyć, coś leniwy, nieneurotypowość. Nic z tym nie robimy, afirmujemy każde zachowanie. Jesteś, no, sprowadziliśmy do Europy no, kilka milionów ludzi obcych. Różnorodny, tak samo, obojętnie, z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Razem tworzymy z tymi innymi różnorodnościami taką szczęśliwą, różnorodną gromadę. No a teraz no, okazuje się, że ludzie zaczęli się identyfikować rozmaicie. Najpierw co do praktyk seksualnych, a potem co do tożsamości płciowej. No i to już jest poziom najgłębszy. No, jeżeli ktoś nie kwestionuje swoją płeć, no to już kwestionuje wszystko inne. To już taki człowiek, który nie ma płci, albo który ma płynną płeć, albo który nie wie, jaką ma płeć, który ma z tym problem, taki człowiek nie będzie się zastanawiał nad swoją narodowością w ogóle. Nie będzie się zastanawiał,
nie będzie się zastanawiał w ogóle nad swoją przynależnością kulturową. To w ogóle już nie ma tego myślenia. On jest tak bardzo skupiony na sobie i świecie swoich doznań i emocji i problemów psychicznych, że ten człowiek nie podejmie żadnych działań, które są pożyteczne dla narodu i państwa, ani dla rodziny. Ten człowiek nawet, no, jak on ma założyć rodzinę? No, a nawet to, co założy, to nie będzie rodziną. Można się tak to nazwać, ale to nie będzie taką rodziną, gdzie się rodzą i wychowują dzieci. A więc o to tu chodzi. I tworzy się w tej chwili, tworzy się programy globalne. Właściwie one już są opracowywane od początku lat 90. Stworzenia systemów edukacyjnych, które będą jednolite dla całej Europy i dla całego globu. Europa jest takim polem doświadczalnym. Główne kierunki rozwojowe są wyznaczane przez ONZ, to znaczy najpierw są opracowywane przez UNESCO i współpracuje z tym UNICEF, potem to idzie na zgromadzenie ogólne, a potem wdraża to Unia Europejska, Komisja Europejska, używając takiej agendy europejskiej, która się nazywa Europejska Agencja do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Stamtąd pochodzą już szczegóły modeli nauczania, modeli edukacyjnych, które później są dzięki działaniu Komisji i Rady wdrażane do państw członkowskich. Tam idą bardzo duże pieniądze. No i w tej chwili mamy współdziałanie tych dwóch kierunków, tych dwóch organizacji, czyli ONZ-u i jej agent oraz Unii Europejskiej. I w tej chwili budowane są już jednolite, ujednolicone systemy edukacyjne. W Europie się to nazywa Europejski Obszar Edukacyjny. To powstaje w tej chwili, to ma powstać w 2025 roku i Polska według zapowiedzi obecnego rządu ma w to wejść w 2026. Ale to jest zastosowaniem i konkretyzacją szerszego programu globalnego, który od września 2022 roku ma swoją nazwę. We wrześniu 2022 roku odbył się szczyt Transforming Educational Summit, czyli transformujący szczyt edukacyjny, który wyznaczył ramy rozwoju systemów edukacji dla całego globu, gdzie ustanowiono, że Unia Europejska będzie głównym obszarem wdrożeniowym. No i właśnie wdrożeniem tego programu globalnego jest Europejski Obszar Edukacyjny. Oczywiście to wszystko było przygotowywane już długo wcześniej, ale w 2022 roku zostało ujawnione, czym to jest. Nazwa tego, taka główna nazwa tej edukacji, ona się wcześniej nazywała różnie edukacja ekologiczna, edukacja zrównoważonego rozwoju. Później się okazało, że to są tylko takie klocki, elementy, z którego stworzyła się taka całość. Edukacja dla wszystkich. Z tego stworzyła się całość, która obecnie nazywa się edukacja zmieniająca płeć. Gender Transforming Education. Powtórzę. Program globalny, globalny program edukacyjny nazywa się oficjalnie edukacja zmieniająca płeć. A Unia Europejska wdraża to na swoim terytorium jako Europejski Obszar Edukacyjny. I czym się będą te systemy edukacyjne zajmowały? Bo, no, to jest potężna konstrukcja. Tam jest bardzo dużo. Tam jest zmiana wszystkiego. Tam jest to dotyczy nie tylko szkół. To ma przejąć życie i zarządzanie życiem wszystkich ludzi przez całe ich życie. To ma takie swoje przyimki, jak nauczanie przez całe życie. Czyli dla nich system edukacji zaczyna. Edukacja to jest, ma takie trzy etapy. Najpierw jest preedukacja, to jest opieka. To jest od 0 do 3 lat. Żłobki. I oni zalecają, żeby. Oni mają swoje cele. Europa ma swoje cele. To są cele barcelońskie, powstały w 2002 roku. Chodzi o to, żeby kobiety, które mają małe dzieci, od razu po urlopie macierzyńskim trafiały na rynek pracy, a dzieci do żłobka, a potem do przedszkola, a potem do szkoły. A dorośli, żeby ci, co mają iść na emerytury, co mają być na emeryturach, żeby
nie byli na emeryturach, ale też w rynku pracy. Nie ma być ani emerytów, nie ma być dziadków i babć, tylko mają być pracownicy. No i nie ma być mam i tatusiów, tylko mają być instytucje. I czy w ogóle dla Unii Europejskiej ludzie nazywają się siła robocza. Siła robocza to jest też oficjalny termin w dokumentach europejskich. Siła robocza. I teraz ten Europejski Obszar Edukacyjny, który jest zastosowaniem edukacji zmieniającej płeć, który jest edukacją przez całe życie, który jest edukacją ekologiczną, który jest edukacją zrównoważonego rozwoju, który jest edukacją włączającą, edukacją dla wszystkich, on ma na celu zarządzanie siłą roboczą. To jest napisane wprost już bez żadnych ogródek i zaczyna się od urodzenia i trwa do śmierci. Oczywiście śmierć w Europie to będzie śmierć eutanazyjna. To jest już szykowane najwyższe prawo człowieka. No i cele barcelońskie, które zostały przyjęte jeszcze zanim my weszliśmy do Unii Europejskiej, więc my do takiej Unii wchodziliśmy. To nie to, że to ktoś tam później coś zrobił, zmienił coś na gorsze. Nie, Unia Europejska od samego początku miała takie cele. Przejąć kontrolę nad siłą roboczą. Ludzie nie są dla nich ludźmi, tylko siłą roboczą. Każdy człowiek, jednostka, jest jednostka siły roboczej, jest określona jako umiejętność. Człowiek jest umiejętnością, którą, w którą wyposaży go system i będzie używał system. Człowieka jako umiejętności. Czy system będzie używał umiejętności człowieka, a człowiek ma być nosicielem tej umiejętności, ale tylko dla systemu. No to mamy to opiekę, to jest 0-3 i później od wieku 3 lat do wieku obowiązkowej edukacji szkolnej, to w różnych krajach jest różnie, to jest okres wczesnej edukacji i opieki, czyli przedszkole jest już dla nich już instytucją typowo edukacyjną. Później jest okres szkoły, który ma szkołę podstawową, szkołę średnią pierwszego stopnia, to jest odpowiednik naszej zawodówki, szkołę średnią drugiego stopnia, odpowiednik naszego technikum. I później jest edukacja wyższa, szkolnictwo wyższe, ale na tym się edukacja nie kończy, bo edukacja ma trwać przez całe życie. I założenie jest takie, że wszyscy ludzie w Europie do 64 roku życia będą odbywali przynajmniej jedno szkolenie rocznie. No i tym ma się zajmować unijny system edukacji, który nie ma być tylko edukacją, tylko ma przejąć wszystko, ma zaspokajać wszystkie potrzeby wszystkich dzieci i uczniów, a więc potrzeby poznawcze, czyli to, czym się zajmowała kiedyś szkoła, ale również potrzeby zdrowotne, zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne, ale zdrowie fizyczne na przykład. Takie tutaj wstrzykiwane zdrowie, według standardów WHO oczywiście. Zdrowie seksualne, zdrowie reprodukcyjne, tym też ma się ten system zajmować. Czyli aborcja, antykoncepcja, sterylizacja to wszystko, seksualizacja to wszystko ma być jako zdrowie. Dalej potrzeby społeczne. Czyli ma organizować społeczność, czyli ludzie mają być, bo to wszystko ma być kolektywne, ludzie zawsze mają być w grupie, nigdy sam, zawsze w grupie kolektywnej. Potrzeby psychiczne, czyli ma afirmować człowieka, ma dbać o jego dobrostan psychiczny, czyli ma kształtować wszystko, nie tylko umysł człowieka, ale jego sumienie. To, co człowiek wie, to, w co człowiek wierzy, to, w jaki sposób się zachowuje, to, czego pragnie, to, co robi. To wszystko ma być w systemie edukacji, który ma być głównym systemem zarządzania masami ludzkimi, czyli siłą roboczą w Unii Europejskiej. Ja próbuję to przedstawić ludziom i pokazać im, jak ważna jest edukacja. Bo ta unijna edukacja jest czymś zupełnie innym niż to, co mamy w tej chwili w Polsce. To jest pralnia. To właściwie mam na to określenie. Hodowla niewolników. To jest produkcja golemów. Golemów, czyli takich tam, no golem to ta legenda kabalistyczna. No i w tym ma być oczywiście zrównoważony rozwój. Aspekt wiedzy ma być ograniczony do umiejętności podstawowych. Bo jest coś takiego jak umiejętności kluczowe, kompetencje kluczowe. I to ustaliła Rada Europy,
tam chyba w 2005 i wszyscy jeszcze myślą, o świetnie, kompetencje kluczowe będą nauczane. Nie, oni zrobili rewizję i niedawno się okazało, że już kompetencje kluczowe są wywalone, a zamiast tego kompetencjami kluczowymi jest kształtowanie postaw i zrównoważony rozwój. Oni po prostu podmienili kompetencje kluczowe. Oni teraz stworzyli dwie nowe kategorie, czyli Green Comp, zielone kompetencje, i Life Comp, kompetencje życiowe. I tym będą się szkoły zajmowały. Kompetencje życiowe, czyli jak masz żyć, kompetencje zielone, czyli jak masz uczestniczyć w zielonej transformacji. To oczywiście wszystko ma być cyfrowe, bo ci ludzie mają uczestniczyć w podwójnej transformacji ekologiczno-cyfrowej i tylko do tego mają być używani i tylko tego mają być uczeni. Czyli aspekt poznawczy, edukacyjny, to co jeszcze mamy u nas w Polsce jako podstawy programowe, ma być ograniczone do umiejętności podstawowych, czyli czytać, pisać i rachować, a właściwie przede wszystkim czytać. Tam pisać, rachować to już tak nie za bardzo. Ale tylko poziom podstawowy umiejętności podstawowych. To jest napisane wprost. Poziom podstawowy umiejętności podstawowych. To tym będą zajmować się szkoły, a cała reszta to będzie kształtowanie postaw. Czyli wychowanie. Postawy zgodne oczywiście z celami zrównoważonego rozwoju z agendą 2030. Oczywiście to wszystko pod szyldem edukacja zmieniająca płeć. Powoli do brzegu. No i tym mają się zajmować nie tyle nauczyciele, tylko specjaliści. Jeszcze tak, wiedza, jeżeli będzie, ta wiedza, która będzie, to będzie w postaci platform cyfrowych, które będą oczywiście kontrolowane z poziomu centralnego serwera i każda wiedza, która będzie podawana ludziom, będzie zawierała elementy zrównoważonego rozwoju i elementy edukacji zmieniającej płeć. Czyli tak zwane stereotypy i normy kulturowe, płciowe będą usuwane już od drugiego roku życia, już będą pracować nad dziećmi, już w przedszkolach. I to też jest napisane wprost. Czyli młodzi ludzie, dzieci do przedszkola, w przedszkolu od drugiego roku życia już mają być prani, a w wieku kilkunastu lat, według jednego z dogmatów współczesnej tak zwanej psychologii, to nie jest psychologia, tylko psychomagia tak naprawdę, to mają zmieniać swoją tożsamość, mają budować swoją tożsamość. No to dlatego to jest edukacja zmieniająca płeć, mają zmieniać swoją płeć. Ci ludzie mają, biali mają masowo zmieniać swoją płeć. I do tego jest dołączona mobilność edukacyjna, czyli wszyscy mają być mobilni, Europa w ruchu, taki jest dokument, a jeszcze do tego mają być dołączeni ludzie spoza Europy, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, trochę z Azji, czyli mają być tutaj różni kolorowi. A więc tak, biali mają zmieniać sobie płeć, mają być mobilni, czyli włożeni po całej Europie, tam gdzie będzie ich umiejętność akurat przydatna dla systemu, a tutaj mają być sprowadzona Afryka. Czyli drodzy rodzice polscy, obecny rząd chce nas wprowadzić do takiego systemu, który zmieni płeć waszym dzieciom, który pozbawi ich majątku, was też już pozbawi majątku i wyrzuci was z domów, a w to miejsce sprowadzi Afrykę. To właściwie to nawet nie trzeba się tego domyślać, bo to jest napisane, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest napisane. No i żeby ludzie przypadkiem się nie wymknęli z tego systemu, to jest tendencja do likwidowania edukacji domowej, na przykład w Niemczech już nie ma. Wszystko ma być systemowe i w szkołach mają być zatrudnieni specjaliści, nie nauczyciele przedmiotowi, to nie, to wyrzucamy, tylko platforma cyfrowa. A specjaliści mają się zajmować psychoedukacją, czyli praniem mózgu i oni mają, to się nazywa ocena funkcjonalna, czyli mają analizować każdego człowieka, wszystkie jego aspekty życia, badać co się dzieje w rodzinie, przysłuchiwać, przyglądać się, testy, psychotesty i mają dla każdego indywidualny program wsparcia według standardów WHO i wtrącać się do każdej rodziny. Specjaliści mają widzieć każdą rodzinę, każde dziecko, jak rodzice na niego wpływają. I teraz jeżeli w tym systemie zauważą jakieś próby wychowania kulturowego, to będzie jako przemoc. To już jest określane jako przemoc i będzie usuwane najpierw za pomocą wpływów miękkich, czyli buntowania dzieci, przejmowania wpływów na dzieci. Jeżeli to się nie uda, będą zauważali, że nadal rodzice mają kontakt ze swoimi dziećmi i próbują przeciwstawić się temu antywychowaniu, to będą uruchamiane struktury siłowe. Policja, niebieskie zeszyty. No i później ci ludzie wchłonięci jako siła robocza i do 64 roku życia co roku prani. Oni tam piszą wprost, dlatego oni chcą trzymać ludzi w edukacji, bo zauważyli, że im dłużej trzymają ludzi w tej unijnej edukacji, tym bardziej ludzie są wrażliwi na takie sprawy jak zmiana klimatu. Bo jak ludzie wcześniej kończą te ich szkoły, to ich to nie interesuje w ogóle, to ich interesuje ich zatrudnienie. Czyli żeby
zarobić na życie. A im dłużej trzymają w tych szkołach, to tym bardziej oni są na zmianę klimatu, na katastrofę klimatyczną, na prawa kobiet, na nierówności społeczne, czyli pralnia działa. Jedna wielka pralnia. To ma być właśnie współczesny Europejczyk. Europejczyk przyszłości. To ma być człowiek, który... To, kim jest ten człowiek, ma być określany przez system. System chce, żeby zmienił płeć, to będzie oddziaływał na ludzi, żeby była masowa zmiana płci. Oczywiście, no, to się w tej chwili wydaje całkowitą abstrakcją, ale spójrzmy, co się dzieje na Zachodzie, gdzie jest po prostu eksplozja. I w Polsce też już się to dzieje. W tej chwili w Polsce to jest oddolnie, a na Zachodzie to w tym biorą udział specjaliści zatrudniani w szkołach i współpracujący z całym systemem. Na uczelniach, na których są neomarksiści i postmoderniści. W Polsce to są ludzie, którzy mają... Ich przodkowie tu przyszli razem z Armią Czerwoną, a oni są do dzisiaj na... Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej, to tam będzie normalny system. Nie. Oni zostali zdominowani przez bestie już w XVII wieku. A w XIX wieku to już oni byli na szczytach władzy. Więc tam to oni już od, tam penetrują od dawna. U nas, to żeby nas spenetrować, to oni musieli nam zrobić wojnę, a potem komunę. Więc nie postrzegajmy tego, że tutaj jak była komuna i Sowieci byli, to oni byli wrogami tych, co zarządzali Zachodem. Nie, na najwyższym stopniu oni się dogadywali razem, bo to była jedna sitwa i jest cały czas. Więc Europejczyk przyszłości ma być zdebilizowany, ma nie mieć tożsamości, ma nie wiedzieć, kim chce być, ma być człowiekiem całkowicie zarządzanym, biorobotem, ma być siłą roboczą. Oni, jak oni określają ludzi, to już powiedziałem, siła robocza, umiejętność, a ci, co są na uczelniach wyższych, bo tam uczelnie wyższe też mają być, nadal europejskie, ale nie mają się zajmować studiami magisterskimi, tylko... No, spróbuję. Tylko dopowiem. Proszę Państwa, proszę dać do końca. Europejskie uniwersytety i szkoły wyższe mają się zajmować krótkimi kursami, które mają dostarczać pożądanych umiejętności dla siły roboczej, pożądanych przez system oczywiście. Tym, krótkie kursy, głównie tym mają się zajmować uczelnie wyższe. To wszystko oczywiście zapisywane na cyfrowym koncie edukacyjnym. Wszystko ma być cyfrowe i zarządzane to ma być wszystko cyfrowo. Wszyscy mają być zdalnie zarządzani cyfrowo i wpuszczani tutaj kolorowi. No Europa ma być docelowo kolorowa, nie ma być biała, nie ma być białych ludzi, bo biali ludzie stworzyli filozofię realistyczną, biali ludzie stworzyli prawo rzymskie, biali ludzie przyjęli religię chrześcijańską i mają do tego tendencję. Uporczywie biali ludzie mają taką tendencję, żeby opierać się na filozofii bytów realnych. Dlatego trzeba rozwodnić to wszystko, zrobić, żeby tutaj było kolorowo, bo wtedy będzie różnorodność, która nie będzie miała tożsamości i będzie mogła być zarządzana z poziomu centralnych instytucji. Czy trzeba coś jeszcze dorzucić w tej kwestii? Bo Państwo pytali, jakie panaceum. Tak, bo to właściwie co... Właściwie... Tak, co powiedziałem, to jest wstęp, tak naprawdę. A to, co powinienem powiedzieć i to, na czym powinniśmy się skupić, to co z tym robić. Ale ten wstęp jest konieczny, dlatego że ludzie nie wiedzą, nie mają pojęcia. A jak słyszą to, co ja mówię, to nie wierzą. Większość to odrzuca, ale spokojnie, jak się okaże, że ich dziecko przychodzi i mówi, że ja mam teraz inną płeć i masz mamusiu, tatusiu do mnie mówić inaczej, bo w szkole urobili, od przedszkola już, to dopiero, no to wtedy się obudzą. Już się niektórzy budzą. To jest wszystko zapisane w dokumentach europejskich. Europejski obszar edukacyjny, monitor kształcenia i szkoleń, tam to jest opisane, a na poziomie globalnym to polecam szukać tytułu Transforming Educational Summit z 22 roku. Tam jest po polsku również to dostępne i to wszystko tam jest napisane. Edukacja zmieniająca płeć, wszystko napisane. Jest również napisane, jakich technik będą używać, co po kolei będą robić, jak będą wprowadzać swoje piąte kolumny, używać młodzieży do tego celu, jak będą przejmować systemy podatkowe. Też jest tam napisane, że te struktury finansowe, jak będą przejmować systemy podatkowe państw suwerennych, jak państwa suwerenne będą przejmowane. No to wszystko tam jest opisane i na poziomie globalnym, i na poziomie europejskim.
Więc to wszystko, ja to przeczytałem i to teraz powtarzam. Tyle, że to trzeba naprawdę bardzo dużo się wczytać i zrozumieć, co tam jest napisane, bo wszystko jest pisane takim językiem, żeby zwykły człowiek tego nie zrozumiał. A teraz jak się przed tym bronić, no to postaram się to krótko powiedzieć, ale to na zasadzie pewnej myśli, którą rzucam, bo to musielibyśmy specjalne spotkanie na to poświęcić i to nie jedno. Otóż ten system upadnie. Rozpadnie się i to się dzieje już na naszych oczach, bo to jest oczywiście połączone z Zielonym Ładem, ściśle połączone. Więc Europa upadnie, właściwie już upadła. Europa moralnie upadła, intelektualnie upada w tej chwili, a upadnie cywilizacyjnie i będzie coś na kształt tego, co się działo w Europie po upadku cesarstwa, po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego. Narody będą mogły odzyskać panowanie nad swoimi krajami, pod warunkiem, że będą narody, a żeby były narody, to w narodach musi znaleźć się grupa, bo nie ma co liczyć, że całość demokratycznie coś zrobi dobrego, bo ludzie są na tyle ogłupieni i na tyle niezorientowani, że tego nie zrobią. Zresztą nigdy nie było tak, że zawsze wszyscy demokratycznie wybierali dobro. Nie, to zawsze była jakaś grupa. A więc, co teraz trzeba robić? No przede wszystkim wiedza, wiedza, wiedza. Tą wiedzę pobierać, uczyć się i przekazywać ją innym. Szukać kontaktu z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, którzy mają taką wiedzę, którzy chcą przyjąć tą wiedzę. W ogóle jak odsiać tych ludzi? Jak ktoś nie chce przyjąć tej wiedzy, no to wiadomo, no to współpraca się nie uda. Jak ktoś chce przyjąć tą wiedzę, to można współpracować wtedy. Budować swoje struktury lokalne na zasadzie odtwarzania struktur rodowych. Tak jest. Jeżeli gdzieś przetrwały struktury rodowe, to bardzo dobrze. Podtrzymywać. Dbać o swoje lokalne kontakty z przedsiębiorcami lokalnymi, z rolnikami, z lekarzami, z mechanikami. Budować równoległe społeczeństwo i państwo podziemne. Mieć dzieci i wychowywać dzieci. Nie dać swoich dzieci zniszczyć psychicznie. Strzec przed wszelkimi specjalistami współczesnymi od psychologii, strzec przed tym, stosować stare, sprawdzone metody wychowawcze przedwojenne jeszcze. Dobrze, ale zastosować, konsekwentnie stosować stare, sprawdzone katolickie metody wychowawcze. Swoim, czyli jakie, no to, a czy pani wie, co to jest katolicyzm? Dobrze, no, ja mówię katolickie metody wychowawcze, pani mnie pyta jakie? Katolickie. Katolickie metody wychowawcze, no, nie modernistyczne, nie te po drugim Soborze Watykańskim, tylko te, które są tradycyjne katolickie metody wychowawcze. Polecam wydawnictwo Tedeum, jest więcej wydawnictw, ale tam jest bardzo dużo treści wychowawczych i proszę tam zajrzeć, to tam są źródła, więc tam się można zaopatrzyć i tam... I tam są prawdziwe rady, jak należy wychowywać swoje dzieci, a na pewno nie słuchać żadnych, przynajmniej większości współczesnych specjalistów, bo oni sami nie wiedzą nawet w co wierzą. I szykować się na to, że żeby nie stać się golemem, żeby nie stać się debilem, trzeba będzie odzyskać kontrolę nad państwem. Naród musi odzyskać kontrolę nad państwem, a nie może tego zrobić na sposób demokratyczny, bo nigdy tego naród żaden nie zrobił na sposób demokratyczny. To musi być grupa. Czyli to, co nas czeka, czyli jedyna możliwość wyrwania się z tej gnozy, z tej kabały, to jest demokracja wojenna. Demokracja narodowa to już jest zarządzanie później narodem i państwem, ale żeby ta demokracja narodowa, czyli świadomy naród, który rządzi swoim państwem, który jest właścicielem państwa, nie na odwrót, to musimy przejść przez etap demokracji wojennej, czyli jakaś grupa ludzi, którzy mają wiedzę, mają wolę, mają wiarę i w pewnym momencie, gdy porządek europejski zacznie się rozpadać, znaczy on się już rozpada, ale jeszcze dysponuje siłą, a gdy te systemy sterowania europejskie i krajowe, podpięte do systemu europejskiego, będą już dysfunkcyjne, w tym momencie przystąpić do działania i przejąć kontrolę nad strukturami zarządzania społecznego. Żeby to zrobić, musi być pewna ilość ludzi, którzy mają tą wiedzę, którzy chcą to zrobić. Jaka ilość ludzi? Spotkałem się z różnymi danymi, 5%, 1,5%.
Prawdopodobnie będzie musiała nam wystarczyć liczba odsetek około 1,5% populacji Polski, bo więcej nie da się zmobilizować. Ale gdyby się udało te 1,5% świadomych ludzi, którzy mają właśnie ten cel, czyli państwo narodowe, które kieruje się etyką katolicką, które kieruje się interesem narodowym i ludzie, którzy mają właśnie takie przekonania, gdyby udało się tyle ludzi zgromadzić do wspólnego działania, wtedy jesteśmy w stanie odzyskać kontrolę nad swoim państwem i wykorzenić z naszego obszaru te wpływy, które nas niszczą. Bo to, co nas niszczy w tej chwili, jest potężne, to są potężne systemy, ale dosyć proste do eliminacji. Wszystko to można wyeliminować, wszystko, dosłownie, znaczy no, wszystkiego nigdy nie, ale większość tego, co nas niszczy, można wyeliminować wtedy, gdy będzie władza narodowa w państwie narodowym. A żeby to się stało, musi być grupa świadoma, której prawdopodobnie nie uda się nigdy zgromadzić więcej niż 1,5%. Teraz pytanie, jak taka grupa powinna się zgromadzić? No nie da się w tej chwili założyć partii i zwołać ludzi, dochodźcie, my będziemy odzyskiwać państwo. Bo oczywiście co chwilę takie partie się pojawiają, ale to one są tylko na wybory, a potem ich nie ma. To trzeba w tej chwili działać na zasadzie homeostazy rozproszonej, czyli samemu budować swoją tożsamość, budować swoją wiedzę i przekazywać ją innym i patrzeć jednocześnie na takie środowiska, które się konsolidują. Nie ma w tej chwili struktur organizacyjnych. W tej chwili nie ma, ale one z pewnością będą się tworzyć, ale one nie będą się nagłaśniać. Nie powinny się nagłaśniać, ponieważ będą zwalczane przez służby. I to powiedziałem Państwu w skrócie, jako punkt wyjścia do rozważań, co można robić dalej. Takie rozważania, my oczywiście toczymy, tworzymy pewne ramy do takich działań, ramy teoretyczne, które jednocześnie są powiązane z praktyką, czyli teoria, która może przeistoczyć się w praktykę, więc polecam nasze publikacje na portalu w towarzystwie.pl. I polecam śledzić różne inicjatywy, które będą się jednoczyć, bo to się będzie działo. Już istnieją takie ośrodki, o których wiem, które toczą takie prace, gdzie toczą się takie prace studyjne na temat, jak naród polski może się odbudować i odtworzyć swoje państwo. Więc proszę śledzić. Demoralizacja się bardzo często zaczyna od kobiet. Zygmunt Krasiński już to zauważył. Mężczyźni są tacy, jakie są kobiety. Bo gdyby koleżanki moje szkolne, licealne, jakby koleś do nich rzucał miękem co drugie słowo, to by dostał po ryju i by usłyszał, że jest chamem i te dziewczyny się nie będą zadawały. A dzisiaj tak idzie dziewczyną, bluzga co drugie słowo, a ona się śmieje, głupia do serca. Albo chmaka, chamica przy dziecku rzuca. Tak, druga rzecz, chmaka. To tutaj niech pan to sobie zapamięta. Za moich czasów, w czasie mojego dzieciństwa, dziewczynki bawiły się lalkami, które były podobne do niemowląt. W pewnym momencie, na początku lat 90. dziewczynki zaczęły się bawić lalkami Barbie, czyli dorosłymi kobietami ufryzowanymi, pazurki wymalowane, w ogóle wszystko i tak dalej. I co? Tamte dziewczynki wyrastały na matki, a tamte zaczęły wyrastać na lambadziary, prawda, i blachary, a teraz smartfoniki wychowują zdziry. Tyle. Jak to wygląda? No cóż zrobić, tak właśnie jest. Właśnie kobiety są szczególnie atakowane w tej chwili, bo jest potężny atak informacyjny na kobiety i kobiety są po prostu prane na każdym kroku. Wszystko właściwie w tej chwili, co wpływa na kobiety, każdy wpływ medialny, każde poradnictwo jest sprzeczne z interesami kobiet. Ale to nie dzieje się samo i spontanicznie. To zostało przez kogoś stworzone, wymyślone i wykreowane. No i oczywiście my oddolnie nie jesteśmy w stanie zwalczyć tych wpływów. Te wpływy można zrobić tylko odgórnie, ale to można zrobić. To można zrobić w bardzo krótkim czasie. To, wbrew pozorom, te mechanizmy są potężne, ale one mają kilka swoich punktów kluczowych. Gdy przestawi się te punkty kluczowe, wtedy się okaże, że tego po prostu nie ma. I natura wraca do normalności, bo kobiety są w tej chwili bardzo zepsute, ale trudno im się dziwić.
Wszyscy jesteśmy zepsuci. Całe społeczeństwo jest zepsute, bo jesteśmy poddani takiemu wpływowi. Dlaczego kobieta jest tak bardzo atakowana? Mężczyźni też są atakowani, tylko w inny sposób. Znaczy pewne elementy są podobne, a pewne są inne. No dlatego, że mężczyźni i kobiety się różnią. I o tym muszę powiedzieć. Jaki jest w tej chwili ideał wychowawczy? Jak w ogóle nazwałem ten model wychowawczy w tej chwili, istniejący w świecie białego człowieka, to jest chów egotyczny, który ma dwa produkty, czyli Piotruś Pan i Królewna Świata. No i teraz wpływ na chłopców jaki jest, na mężczyzn jaki jest, mają być chłopcami. I to załatwia całą sprawę. Jeżeli mężczyźni będą chłopcami, to już nic więcej nie trzeba robić. Natomiast oni dużo więcej uwagi poświęcają kobietom. Dlaczego? Bo kobieta ma swoją naturę, a kobieca natura jest mądra. Mądrzejsza niż męska natura. Nad mężczyzną, żeby był porządny, to trzeba mocniej pracować niż nad kobietą, bo kobieta w sposób naturalny jest porządna. I żeby one były takie, jak teraz są, to trzeba było im poświęcić ogrom pracy. I to, co widzimy teraz, te zachowania dziewcząt i kobiet, to jest skutek potężnej pracy, którą wykonano nad kobietami i nad mężczyznami też. Ale to się może szybko zmienić. Jeżeli ten wpływ by ustał, to w krótkim czasie natura upomni się o swoje. Natura kobieca jest mądra. Jeżeli kobiety przestaną być psute, będą normalnymi kobietami. Widzimy to wszystko, co Pan zarysował już na co dzień na ulicach, w szkołach, patrząc na dzieciaki, więc jakby nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że coś tak potwornego już trwa. Natomiast gdzie jest początek tego? Bo może zamiast tworzyć ruchy oddolne i zaczynać od państw narodowych po upadku Europy, to może po prostu pokazać tę bestię, kto to jest, bo rozumiem, że niektórzy z tych agentów, którzy, tak jak powiedział Pan o papieru, prawda, to czy oni na przykład są tymi agentami świadomie, czy to też już są osoby, które pochodzą z tego chowu? Nie wiem, czy jasno się wyraziłam. Chodzi tak, o to, żeby nazwać, kto taki horror w ogóle wymyślił, żeby z człowieka zrobić właśnie golema. No, najpierw... Proszę Państwa, ale... Proszę. Najpierw odnośnie świadomości tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Nie, ale proszę dać odpowiedź. Ale ja chciałam dopowiedzieć tej pani, bo pani mówi o bestii, a cały czas używa pan słowa oni, więc właśnie chciałam się dowiedzieć, kto to są oni. No to gdybym to pani powiedział, to po pierwsze ja bym trafił do więzienia, a kanał by został zdjęty. To są ludzie, o których nie wolno mówić. No właśnie. Dlatego używamy takich określeń. Kiedy początek? Ginie w mroku dziejów, ale prawdopodobnie około 4000 lat temu. Obecne działanie, obecne dążenie skierowane przeciwko chrześcijaństwu około 1900 lat temu, początek. Obecna faza około 300 lat temu. Obecny projekt około 300 lat temu. Obecna faza około 100 lat temu. To mówimy o takich ramach czasowych. A teraz pytała pani o świadomość ludzi, którzy biorą w tym udział. No pytanie, jaką świadomość ma na przykład pan Hołownia? Jaką świadomość ma pan Tusk? Jaką świadomość ma pan Morawiecki? Jaką świadomość ma pan Kaczyński? No to są przykłady. A jaką świadomość ma pan Trudeau? Pan Macron? Pani von der Leyen? Pani Merkel? Pan Biden? Czy pan Biden ma świadomość w ogóle jakąkolwiek? Obawiam się, że już nie. No to mamy frontmenów, prawda? Czy oni muszą mieć świadomość? Oni nie muszą mieć świadomości. Oni wiedzą, że mają to robić, a kto inny określa, co oni mają robić? A ci ludzie, którzy tam nad tym stoją, oni oczywiście mają świadomość, ale trzeba mieć też, my też musimy mieć świadomość, na czym polega świadomość gnostyków. No, gnoza to jest oczywiście pojęcie bardzo szerokie, ja tutaj bardzo zawężam. Ci miłośnicy gnozy, których jest sporo, na pewno mieliby spore zarzuty co do tego. Natomiast ja celowo wyciągam tylko pewien wątek. Otóż gnoza to jest kłamstwo, to jest oszustwo. Oszustwo na trzech poziomach. Otóż gnostycy muszą oszukać nas wszystkich. Wszystkich ludzi, którymi chcą rządzić, muszą oszukać. Muszą stworzyć pozór prawdy i sprawić, żeby ci wszyscy ludzie uwierzyli, że to jest prawda. Która jest zresztą zmienna i płynna.
Dalej, ci gnostycy, oni też mają swoje wewnętrzne hierarchie, swoje struktury, swoje wewnętrzne hierarchie i tam nie jest tak, że tam poszczególne szczeble mają swój poziom wiedzy. I tylko jest wtajemniczenie, żeby wejść na wyższy poziom. Otóż ci, co są z niższego poziomu, też są oszukiwani przez tych z wyższego poziomu. A ci, co są na najwyższym poziomie, oni oszukują sami siebie. Ci ludzie żyją, funkcjonują, działają w stanie permanentnego oszustwa i musieli najpierw oszukać sami siebie, żeby robić to, co robią. A robią to z pokolenia na pokolenie. Ale im bliżej są celu, tym bardziej zaślepia ich pycha i tym bardziej oni sami się rozpadają, bo ich też dotyka entropia systemów, której oni nie uwzględniają w ogóle, dlatego że oszukali samych siebie, więc żyją w gnozie, więc żyją w rzeczywistości sfałszowanej, dlatego nie uwzględniają entropii systemów, nie uwzględniają natury ludzkiej, nie uwzględniają natury jako takiej, nie uwzględniają wolnej woli i nie uwzględniają również swojej własnej psychicznej dysfunkcji, która jest coraz większa. Ja tutaj bym dorzucił tylko, żeby był jakiś dowcip tutaj, to mi się przypomniał z systemu słusznie minionego, że no, pytają się na zebraniu, no ale to kiedy będzie ten komunizm, bo już wszyscy mówią, że komunizm jest na horyzoncie. Prelegent zaczyna się mówić, no horyzont, towarzysze, to jest taka urojona linia, do której im bardziej się przybliżamy, tym bardziej się od nas oddala. Także to chyba jest nadal aktualne. Tak, komunizm nie jest celem samym w sobie, tylko jest środkiem prowadzącym do celu. Komunizm to... Klasyczny komunizm to obiecywał, że wszyscy będą mieli, a nie będą musieli pracować. A dzisiaj komunizm obieca, że każdy może być kim chce za darmo. Komunizm jest zawsze obietnicą bez pokrycia, jest zawsze kłamstwem i oszustwem. I to jest tym, czego pragną masy ludzkie. To jest komunizmem. To im się obiecuje. Gnostycy obiecują, kabaliści, globaliści, bestia obiecuje zawsze ludziom. Będziecie mieli komunizm. A ludzie głupi w to wierzą. Im głupsi, tym bardziej w to wierzą. A to jest właśnie ten horyzont, który się oddala. To nie ma się spełnić. To tylko chodzi o to, żeby ci ludzie w to uwierzyli i postępowali zgodnie z założeniami.